Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Inside Solution One. Przed Wami Tomasz Piwoński, zarządzający funduszem Solution One. A w dzisiejszym odcinku hedging ryzyka najtańszy od lat, czyli dobre wiadomości dla funduszy hedgingowych i dla nas, czyli też, bo jesteśmy nie tylko z nazwy funduszem hedgingowym, ale też z praktyki, bo hedżujemy większość naszych pozycji. O ulicy w natarciu na rynku amerykańskim, o Chinach, które zgodnie z planem notują coraz to niższe dołki i zaliczają minima bez przynajmniej jeden kraj, który trzyma się klasycznej ekonomii i słucha się modelu Kijina, o elektrycznym mordercy, czyli o Palladzie i Bright Pool Halving pod choinkę. No i temat z weekendu, a dobra, to o temacie z weekendu powiem przy piątce, przy Bitcoinie, przy Brightpoolu, no bo weekend all time high na złocie i nowy szczyt hossy na Bitcoinie, czyli o tym, jak a propos hedgingu, jak inwestorzy hedżują się przeciwko drukarkom, tak, bo no, obligacje odbijają, rynek dyskontuje obniżanie stóp procentowych, czyli dodruk pieniądza, czyli recesję. No i to mamy odzwierciedlenie tych wydarzeń w cenie Bitcoina i cenie złota, więc... A dobra, wracamy do tego na końcu. A tymczasem hedging najtańszy, ryzyka najtańsze od lat, co bardzo cieszy takich spekulantów jak my, bo można długie pozycje na rynku hedżować bardzo tanio opcjami i zobaczcie sobie w lewym górnym rogu wycena opcji S&P 500 ze strajkiem 3% poniżej rynku na jeden miesiąc do przodu i koszt takiego zabezpieczenia aktualnie wynosi 34 punkty bazowe. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli chcemy się zabezpieczyć przed tym, że za miesiąc rynek będzie o 3% niżej niż aktualnie lub jeszcze niżej, no to koszt takiego zabezpieczenia wynosi tylko 34 punkty bazowe i to jest najniższy koszt od 4-5 lat, więc taniutkie zabezpieczenia. Myślę, że tak tanie, bo z kolei ubezpieczanie tego ryzyka teraz w grudniu, gdzie mamy no, historycznie bardzo dobry okres rajd świętego Mikołaja i tak dalej, i tak dalej, i jest to trochę bez sensu, ale już myślę, te ubezpieczenia nie powinny znacząco się zmienić gdzieś pod koniec grudnia. No już zabezpieczenie się na styczeń już ma dużo więcej sensu, a jak nie na styczeń, to może w maju. No ja nie odstąpiłem od mojej prognozy, że rynki w końcu dojrzeją do tego, że no, ekonomia z powrotem wraca do łask. No, chyba jeszcze nie teraz, jak widać, jeszcze nie teraz. Jeszcze nadal króluje to podejście takie, które rok temu tak lubowałem się w bronieniu tego podejścia, że właśnie to jest normalne, że rynek dyskontuje obniżki stóp procentowych i dlatego rynki rosną i ten mnożnik jest wysoki, dyskontujący w modelu cashflowowym czy DCF-owym mnożnik jest inflacja oprocentowania stopy wolnej od ryzyka niski, więc te wyceny muszą być wysokie. No teraz to się trochę zmieniło za sprawą wyższych stóp procentowych, już realnie dodatnich stóp procentowych. No ale ten AI trzyma wszystko moim zdaniem w ryzach, to już uważam, że rynki dawno by poszły tą drogą chińską, przemysłową, tak? Chiny nie aż tak bardzo odzwierciedlają tą rewolucję AI-ową, no bo Chiny słyną z przemysłu, a nie z usług, a zwłaszcza wysokotechnologicznych usług, w sensie takiego know-how, R&D, z tego słyną przede wszystkim Amerykanie, no i widać, które rynki są mocne, które słabe. No i to AI i napływy do AI trzymają wszystko w ryzach i to za AI-em podążają inne sektory. Trochę tak jak było w
początku lat 2000, kiedy no, w 98 roku, tak jak wam kilka programów temu mówiłem, w 98 roku tylko 20 parę procent spółek z S&P 500 biło indeks, to wtedy już się rozpędzała hossa dotcomowa i za chwilę do niej dołączały coraz szersze sektory, no i zwieńczeniem tej hossy było dołączenie też innych krajów, między innymi wtedy Polski, kiedy to spółki zaczęły szaleć na punkcie odpalania projektów dotcomowych. Ja pamiętam w szczycie hossy była taka spółka Ariel bodajże, buty robiła i ona gdzieś tam już w końcówce hossy stwierdziła, że będzie robiła teraz dotcom i stała się, no to tam ogromna hossa, kilkaset procent w kilka dni z tego co pamiętam. A całą hossę w Polsce zamknął kto? KGHM. Ja pamiętam, bo byłem ostatnim kupującym w tej hossie. Jak KGHM ogłosił, że wchodzi w biznes dotcomowy, nie wiem, czy oni wtedy nie kupili jakiegoś dostawcy internetu też. Dialog? Nieważne. No, nieważne. W każdym razie w tej sesji urósł KGHM 10%. Ja nie jestem pewny, czy to było akurat związane z ostatni wzrost z kupnem Telekoma, czy to było tak, że jeszcze coś powiedzieli o tym, że wchodzą w dotcom, ale wiem, że ja wtedy zgasiłem światło jako niedoświadczony, młody, początkujący inwestor. Przegapiłem całą hossę dotcomową i po prostu na samym końcu już mówię, dobra, to może się na KGHM załapię. Oczywiście się nie załapałem, pamiętam, że to był szczyt lokalny, taka ciekawostka. No i na tym polegała moja nauka, to jedna z pierwszych nauk, które wyciągałem w moim inwestorskim życiu, bardzo cenna zresztą. No i tak to wyglądało wtedy i tak to wygląda teraz, że cały AI ciągnie, nie ma jeszcze tego dalszego ciągu, nie dołączają jeszcze tak masowo inne spółki, ale no, trochę otoczenie jest teraz inne. Wtedy wychodziliśmy z kryzysu bodajże rosyjskiego, a teraz wchodzimy w kryzys i trochę ta hossa jajowa trafiła na gorszy grunt. Myślę, że gdyby ten grunt był tak podatny jak wtedy, to byśmy byli już teraz w szalonej hoście na całym świecie, no ale no, trafiło na inny cykl, inne środowisko i tutaj się spierają dwie siły, siła cyklu Kicina, siła tego, że idzie kryzys i tego, że powinna ekonomia powoli wracać do łask i rynki powinny no, wrócić do tego czytania wskaźników, tak jak było to pod koniec lat 90., to znaczy, że złe dane to są złe dane przy wysokich stopach procentowych. No ale póki co chwilotrwaj, rynki się skupiają właśnie na tym, że stopy procentowe mają spadać, ceny obligacji rosną, czyli rentowności spadają i no i wszystko ciągnie AI, on to wszystko trzyma i zresztą zaraz wam pokażę bardzo ciekawy wykres, który o tym świadczy, ale a propos hedgingu najtańszego od lat, który polecam gdzieś tam od początku przyszłego roku, może się przydać. VIX tak samo na poziomach poniżej 14% zmienności w skali roku. Bardzo niska wycena VIX-a, S&P 500, no bez komentarza, prawy górny rok, DAX bez komentarza, dołączają już do czego? Ano właśnie do tego, co widać tutaj w lewym dolnym rogu, ulica w natarciu, to jest napływ do funduszu QQQ, to jest bodajże Nasdaq 100 albo Nasdaq 100 chyba. To jest ETF, no i widzimy napływ najwyższy no, od lat, nawet jeśli weźmiecie pod uwagę inflację od 2000 roku. Zresztą zobaczcie, że to była bańka dotcomowa wtedy, więc tam napływy były spore. No ale od tamtego czasu no to o niebo wyżej, nawet jeśli weźmiecie inflację pod uwagę, no to przez te 20 parę lat inflacja w Stanach mogła wynieść, nie wiem, 50%, może trochę więcej. Myślę, że nie więcej niż 100%, więc na pewno inflacja nie uzasadnia takich pików, to jest coś innego, to jest napływ ulicy. Zresztą widać to po sentymencie, lewy górny róg, odsetek byków 49%, niedźwiedzi 20% tylko, także no, widać sentyment
genialny, napływy dodatnie. No i cóż, no, żyć nie umierać, zwłaszcza, że mamy grudzień, tak? I chyba póki jest grudzień, chwilotrwaj. Tutaj nie oczekiwałbym jakiegoś nagłego dramatu, zmiany, nie ma okoliczności, no, więc jak ktoś poluje na shorty, to wydaje mi się, że to początek stycznia mógłby być jakimś okresem przetasowań w portfelach funduszy, a tak w grudniu, teraz w środku sezonu rajdu Świętego Mikołaja, no ciężko mi sobie wyobrazić, żeby to nagle tak zawróciło. No ale na pewno Stany są w gorszej sytuacji niż Polska na przykład, jeśli chodzi o sentymenty. Widzimy tak ogromny napływ do funduszy, skokowy wręcz, widzimy odsetek byków, no, najwyższy od roku, a w Polsce zupełnie inaczej. Odsetek byków oczywiście rośnie, niedźwiedzi spada, ale zobaczcie, że nie przekroczyliśmy tych poziomów optymizmu, który był na poprzedniej górce. I nawet nie wiem, czy przekroczyliśmy, ale to nie ma co aż tak daleko się cofać. No ale w każdym razie ten ostatni szczyt był robiony przy większym optymizmie. Więc z tego wniosek, że jeśli chodzi o rynek polski, no to jest, no tak jak nawet na początku tego roku wam mówiłem, no ja byłem bardzo byczy, jeśli chodzi o polski rynek i w ogóle rynki emerging markets. Dlaczego? No bo wtedy zakładałem, że przy wyższych stopach procentowych, wyższej inflacji, wszystko trochę powinno wrócić do normalności. Tak jak w latach 90. to kraje emerging markets ciągnęły rynki, ciągnęły dużo szybciej cały świat niż w obliczu niskich stóp procentowych. Tak teraz weszliśmy w podobną fazę. Napływ do Polski widać po osłabieniu się euro do złotego. Polski złoty jest bardzo mocny. Więc no, polski rynek zwłaszcza tutaj wygląda dobrze. Myślę, że relatywnie lepiej się powinien zachowywać niż Stany Zjednoczone. Aczkolwiek tamta hossa jajowa może dużo namieszać. No w Polsce niestety nie dorobiliśmy się zbyt wielu spółek z AI-a. No Brand 24 tam dużo robi, jak wiecie. Mamy tam nadal ekspozycję i jesteśmy wielkimi fanami. I myślę, że krok po kroku będą coraz lepsze wyniki tej spółki. LiveChat pewnie ma duży potencjał, jeśli chodzi o AI. No i pewnie jeszcze kilka spółek by się znalazło, ale no nie ma tego dużo. Pewnie może w gamingu coś. Myślę, że spółki gamingowe mogą być dużymi beneficjentami rewolucji AI-owej, bo u nich największe koszty to są koszty programistów. No a tam myślę, że też, znaczy nawet nie myślę, wiem, że rewolucja trwa. Koszty programistyczne powinny spadać, bo AI powoduje wzrost efektywności pracy programistów. Jeśli jest wzrost efektywności pracy programistów, to spadają koszty. Jest ich mniej potrzebnych do wytworzenia tego samego, albo potrzebnych tyle samo, ale zakres produkcji może się zwiększać i efektywność. No i jeśli chodzi o ulicę, to takie wam pokazałem, a jeśli chodzi o hedge fundy, no to ciekawostka, jeśli chodzi o S&P 500, wzrost shortów. Wzrost shortów, ta tendencja się odwróciła. Hedge fundy, czyli zaczęły wchodzić shorty, nie widać tego z kolei na Nasdaqu 100. Więc ulica wchodzi, ale głównie w Nasdaq 100. Hedge fundy też troszeczkę, powiedzmy, weszły w Nasdaq 100, ale w tym samym czasie hedge fundy odpalały krótkie pozycje na S&P 500, ale ciężko wywnioskować z tego coś większego, bo no odbiło to się od zera, ale no te poziomy są nie za duże tej ekspozycji, więc trudno tutaj coś z tego wnioskować. No i moje ulubione Chiny, które się trzymają naszych założeń, nasze krótkie pozycje niezagrożone, jesteśmy na nowych dołkach Bessy. To samo Hang Seng i tak się zastanawiam, czy to nie jest pora na zamknięcie tych pozycji, bo no a nuż tu Chiny dołączą też pod koniec roku do tej hossy jajowej. Tam z drugiej strony jest, uważam, źle i jest dużo trupów w szafie i odsyłam do wielu, wielu odcinków wcześniej, jak mówiłem o tym, że chociażby chyba ze dwa odcinki temu, jeśli ktoś rozważa
zakaz krótkiej sprzedaży, to wiedz, że coś się dzieje. To znaczy, że wiedz, że to jest niedobrze. Jeśli jest rajd w górę z powodu tego, że ktoś chce zakazać krótkiej sprzedaży, to nie ma cudów. Wiele razy tutaj w programie powtarzam o tym, że regulacje, interwencje nie są w stanie powstrzymać tak ogromnych sił. Nie da się całkiem zakazać krótkiej sprzedaży, bo trzeba by zakazać też krótkich pozycji na kontraktach terminowych, ale nawet jak się to zakaże, to wcale to nie oznacza, że inwestorzy rzucą się na akcje. Oczywiście przez chwilę tak, no bo jak będzie zakaz, no to muszą pokryć swoje krótkie pozycje, albo nawet samo to, że nie będą mogli otwierać nowych, no to już powoduje, że ta podaż jest mniejsza, ale no, takie sztuczne wywindowanie ceny to bardzo szybko zostanie wykorzystywane przez sprytnych graczy, żeby wychodzić z swoich długich pozycji. To jest w sumie nawet, rynki się robią trochę mniej efektywne, trochę się łatwiej jest poruszać zwykłym graczom i jest czas, żeby wyjść z długich pozycji, bo zająć krótkie, jak jest zakaz, no to pewnie ciężko, no chyba, że na kontraktach terminowych, a tych nie wyobrażam sobie, żeby można było zakazać. To już zbyt duże uderzenie w rynki. No i tak to jest sobie z Chinami. Następny temat, morderca, elektryczny morderca, tak mi się skojarzyło, elektryczny morderca palladu i platyny, ale przede wszystkim palladu, właściwie to głównie palladu, już mówię, o co chodzi. No, tak swoją drogą, elektryczny morderca, bo zobaczcie, jak pallad spadł. Pallad spadł z ponad 3000 dolarów na 1000 dolarów. No i się zacząłem zastanawiać, o co tu chodzi, dlaczego ten pallad tak spada. No a pallad w czym jest wykorzystywany? Przede wszystkim przy produkcji samochodów elektrycznych. I pamiętam, ileś tam z rok, dwa lata temu mówiłem wam o tym, że jak pallad za bardzo odjedzie platynie, no to producenci samochodów elektrycznych mogą zacząć się zastanawiać, bo jest to technologicznie jak najbardziej możliwe, mogą się zacząć zastanawiać nad zastępowaniem palladu platyną. No i teraz tak, kto jest tym elektrycznym mordercą? Ano prawie na pewno producenci samochodów. Można z tego wywnioskować, że produkcja samochodów elektrycznych spada, no bo skoro popyt na pallad spada, no to ten popyt jest mordowany przez producentów samochodów elektrycznych. I tak mi się skojarzyło z czeskim tytułem Terminatora, czyli elektroniczny mordulec bodajże. Elektroniczny mordulec. Wiem, że nie elektryczny, ale tak mi się skojarzyło. Elektroniczny mordulec i tym elektronicznym mordulcem palladu są producenci samochodów elektrycznych, więc uwaga na producentów samochodów elektrycznych, w tym Tesla, która być może pallad jest tym papierkiem lakmusowym. I wrzuciłem też wykres platyny, no bo koniecznie trzeba było sprawdzić wykres platyny, no bo jeśli by się stało tak, że to pallad by spadał, a platyna by rosła, to mogłoby sugerować, że może producenci samochodów przerzucają się na platynę, no ale chyba tak się nie dzieje, bo platyna nie rośnie, platyna stoi w miejscu, a to pallad spada, więc to sugeruje, że chyba coś tam jest nie tak z tą produkcją samochodów elektrycznych i zresztą wiem z pierwszej ręki, z źródeł bardzo wiarygodnych, jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy są blisko branży motoryzacyjnej, wiem, że tam z tymi elektrykami to tak niekoniecznie jest na nich popyt, taka moda podobno trochę przemija, co się nakłada na Cybertrucka Tesli, który akurat wchodzi na rynek, dużo tam się dzieje, Elon Musk pokazywał ostatnio, jak się ścigał Cybertruck z Porsche 911, przy czym Cybertruck ciągnął jeszcze, holował Porsche 911, więc to ciekawe. Tak. W marketing potrafi Tesla dobrze, Elon Musk jest bardzo memiczny i to się niesie, także myślę, że chwilowo może to pomóc spółce, ale no taki short na Tesli, zahedżowany może longiem na Uberze, no bo z kolei co może Tesli pomóc? No ten cały AI-owy raj może przypomnieć inwestorom, zresztą chyba to jest już mocno w cenie, o tym, że
Samochody Tesli mogą być w każdej chwili autonomiczne, mogą, już są właściwie tak, ale tak całkowicie, mogą wozić ludzi. No a ciekawe, kiedy sobie rynek przypomni, że Uber może wejść w taksówki autonomiczne. No i wydaje mi się, że jakby się zaczął taki trend na fali AI-a, no to taki Uber powinien trochę lepiej performować niż Tesla, jeśli by podjął taką decyzję, że idzie w tym kierunku, a też przy Uberze się od lat mówiło o tym, że to jest siłą wyceny Ubera. No ale jakoś od paru lat chyba rynek o tym zapomniał, może sobie przypomni, może już sobie przypomina. No ale jeszcze głośno o tym w mediach nie ma, więc no taki short Tesla, long Uber może przy jeszcze jakiejś pozycji w tym układzie na Nasdaqu 100, no bo ta Tesla, jeśli Nasdaq będzie leciał, to Tesla poleci, uważam, dużo mocniej niż Nasdaq. Jeśli Nasdaq będzie szedł do góry, to wydaje mi się, że Tesla niekoniecznie będzie performować aż tak dobrze, więc long Nasdaq, short Tesla, albo long Nasdaq, short Tesla, long Uber. I proporcje oczywiście tu trzeba mądrze do tego podejść, a jeszcze macie do dyspozycji, tak jak mówiłem, tanie jak barszcz opcje na zabezpieczanie się na spadkach na S&P 500. Można z tego ciekawe strategie zbudować. I ostatni temat dzisiaj, no Brightpool, halving pod choinkę, już niedługo kolejny etap Brightpoola, będziemy mieli halving, będziemy już płacić mniej tych BRI za nagrodę i zobaczycie, jak ten BRI support price zacznie rosnąć, przynajmniej zgodnie z modelem. Póki co ciekawostka, z modelu Blacka Scholesa wychodzi, że jeden BRI powinien kosztować 0,08 dolara, kosztuje 0,0781 dolara, więc prawie idealnie, to po prostu aż serce rośnie, jak patrzę, jak wszystko jest idealnie, tak jak z modelem. Policzyliśmy to, wzięliśmy zmienności implikowane z Deribita, podstawiliśmy do modelu Blacka Scholesa i wychodzi 8 centów. U nas to jest 7,8 centów, więc no prawie że tak jak, prawie że idealnie, co bardzo oczywiście cieszy. Projekt już zarobił 60, prawie 6 tysięcy dolarów w tych konkursowych dolarów. No i tak jak mówię, aż miło patrzeć, jak wszystko idzie zgodnie z modelem ekonomicznym. No i też wygląda na to, że Bitcoin nam pomaga i ta hossa krypto się rozpędza. Tak jak mówiłem wam, no byłem bardzo optymistyczny co do Bitcoina i dalej jestem. Bitcoin przebił w weekend 40 tysięcy dolarów na fali, no jak się wydaje, chyba podłączenia się pod to, co się dzieje ze złotem, czyli podłączenia się jako rosnące aktywo hedżujące cały świat przed kolejną falą dodruku pieniądza w oczekiwaniu na recesję. Rentowności obligacji rosną, oczekuje się obniżek stóp procentowych, czyli powtórki z rozrywki do druku, zwiększenia podaży pieniądza, a też widzieliście w kilku odcinkach temu, jak wam pokazywałem, niesamowicie ciekawy wykres Bitcoina nałożony na przyrosty podaży pieniądza roczne przyrosty podaży pieniądza i ta zmienna wyjaśnia niesamowicie dobrze. Jestem bardzo ciekaw, jakby ktoś badania ekonometryczne zrobił i zbadał, na ile zmienna, którą jest podaż pieniądza, tylko jako przyrosty, nie jako poziomy, tylko przyrosty roczne podaży pieniądza wpływają, jak objaśniają, na ile objaśniają wycenę Bitcoina. Jeśli oglądają mnie jacyś ekonometrycy, kiedyś oczywiście na studiach się bawiłem w takie rzeczy i myślę, że jakby ktoś do tego przysiadł, to może być naprawdę bardzo ciekawa obserwacja. No i chyba to samo jest ze złotem. Złoto all time high w dolarze, no nic dodać, nic ująć, tak? Ponad blisko 2100 dolarów, tam mniej więcej to było. No Bitcoin też no świetnie. No i mamy nadzieję, że nam trochę dopomoże, jak będziemy startować już wersję klasyczną Brightpoola,
a tymczasem zapraszam, bo to ostatni moment, żeby się załapać na te wyższe nagrody, żeby jeszcze coś wygrać. Ten drugi etap, który się za chwilę zaczyna, jest etapem trochę, będzie etapem krótszym. Będziemy pokazywać, jak działa funkcjonalność halvingowa, jak te nagrody są wypłacane coraz mniejsze i jak wycena Brisa Board Price rośnie wraz z tym, jak coraz mniejsze są nagrody płacone za zlecenia. I dlaczego możemy się spodziewać samospełniającej się przepowiedni, jeśli chodzi o ten projekt. Taką przynajmniej mamy nadzieję. I w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Przed Wami był Tomasz Piwoński, zarządzający funduszem Solution One. Do zobaczenia w piątek około 13:00 to będzie pewnie wrzucane na YouTubie. Także zapraszam.